24 grudnia, Wigilię Narodzenia Pańskiego, wspominamy świętą Paulę Elżbietę Ceroli. Konstancja Ceroli pochodziła z Soncino, zamożnej i szlacheckiej rodziny. Urodziła się 28 stycznia 1816 roku jako 16. najmłodsza córka Franciszka i Franciszki. Obawiano się o jej życie i już po 4 dniach była ochrzczona i otrzymała imię Konstancja. Gdy miała 11 lat, oddano ją do szkoły z internatem prowadzonej przez siostry wizytki. Cechowała ją zawsze dobroć, wrażliwość na ludzką biedę, miłosierdzie, posłuszeństwo i pilność w nauce. Pod wpływem formacji u sióstr te cechy jeszcze bardziej się u niej rozwinęły. W wieku 19 lat, jak zawsze posłuszna rodzicom, poślubiła wybranego przez nich bogatego, 58-letniego wdowca. Małżeństwo było bardzo trudne. Konstancja urodziła 4 dzieci, ale 3 z nich zmarło już w dzieciństwie. Gdy w styczniu 1854 roku umierał 16-letni syn, powiedział jej: „Nie płacz, mamo, po mojej śmierci, bo Bóg da ci wiele innych dzieci”. W grudniu tego samego roku zmarł jej mąż. Miała 39 lat, gdy została osieroconą wdową z wielką fortuną i jeszcze większym, bolesnym pragnieniem realizacji macierzyństwa. W tym czasie miała wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej. Po długim i trudnym rozeznaniu zaczęła pomagać osieroconym dzieciom i chorym. Od początku listopada 1856 roku przyjmowała je do swojego pałacu. Mimo iż nie była rozumiana przez rodzinę i znajomych, postanowiła pomagać ludziom, którzy zubożeli, gdy w XIX wieku gwałtownie rozwijał się przemysł. 8 grudnia tegoż roku ze swymi współpracownicami pod kierunkiem księdza biskupa założyła Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny. Przyjęła imię Paula Elżbieta i habit zakonny. Charyzmat swojego zgromadzenia ujęła w prostych słowach: pokora, prostota, ubóstwo, umiłowanie pracy na wzór świętej rodziny z Nazaretu stworzą właściwego ducha tego instytutu. Nowo założone zgromadzenie rozwijało się szybko. Zakładała nowe sierocińce, szkołę rolniczą, organizowała katechezę, zabawę, a także zapewniała opiekę chorym. Tak rozumiała i realizowała swoje powołanie do macierzyństwa duchowego. Jako bogata szlachcianka przeznaczyła swój majątek na cele ewangelizacyjne i dobroczynne, ale swoje współsiostry zobowiązywała do ubóstwa. W regule napisała: „Jakże jesteś wielkie, ubóstwo, skoro Boża dziecina obrała cię za swego towarzysza”. Siostra Paula Elżbieta zmarła w opinii świętości w Komontę, Wigilię Bożego Narodzenia 1865 roku. Papież Pius XII beatyfikował ją w uroczystość świętego Józefa 19 marca 1950 roku. Jej kanonizacji dokonał święty Jan Paweł II 16 maja 2004 roku. W homilii mszy świętej kanonizacyjnej trafnie opisał jej charyzmat. Kontemplując świętą rodzinę, święta Paula Elżbieta zrozumiała, że wspólnoty rodzinne będą trwałe, jeśli więzi rodzinne będą umacniane i konsolidowane przez wspólne uznanie wartości wiary i chrześcijańskiej kultury. Pragnąc upowszechnić te wartości, nowa święta założyła Instytut Świętej Rodziny. Była bowiem przekonana, że dzieci, aby mogły rozwijać się prawidłowo i w poczuciu bezpieczeństwa, potrzebują rodziny zdrowej i zjednoczonej, wielkodusznej i trwałej. Niech Bóg pomaga chrześcijańskim rodzinom przyjmować Jego miłosierną miłość i świadczyć o niej we wszystkich okolicznościach. Módlmy się. Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że święta Paula Elżbieta odznaczała się miłością i cierpliwością. Spraw przez jej zasługi i wstawiennictwo, abyśmy nieśli swój krzyż wytrwale i zawsze Cię miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,